Cześć! Zastanawialiście się kiedyś, skąd się bierze dzień i noc? To wszystko dzięki temu, że nasza planeta Ziemia robi coś bardzo ciekawego. Ciągle się obraca! Zaraz Wam wszystko wyjaśnię. Zaczynamy! Na pewno zauważyliście, że każdego dnia Słońce wschodzi, czyli pojawia się na niebie, a później zachodzi, czyli znika. Dzieje się tak dlatego, że Ziemia cały czas się obraca. Ruch Ziemi sprawia, że my, stojąc na jej powierzchni, widzimy, jak Słońce wschodzi i zachodzi. W rzeczywistości to nie Słońce się porusza, tylko my i nasza planeta Ziemia. Kręcimy się i sprawiamy, że Słońce pojawia się i znika z naszego pola widzenia. Ruch Ziemi sprawia, że my, stojąc na jej powierzchni, widzimy, jak Słońce wschodzi i zachodzi. Ziemia zaczęła obracać się bardzo dawno temu, kiedy dopiero się tworzyła. Od tamtej pory cały czas się kręci i nie przestaje. Siła, która sprawia, że Ziemia się obraca, to coś, co nazywamy momentem pędu. Wyobraźcie sobie, że kręcicie się na karuzeli. Kiedy już zaczniecie się obracać, karuzela sama się kręci, aż w końcu się zatrzyma. Ale Ziemia kręci się tak mocno, że nie przestaje. Ziemia obraca się wokół własnej osi. No dobrze, ale co to właściwie znaczy? Kiedy mówimy, że Ziemia obraca się wokół własnej osi, postaraj się wyobrazić, że Ziemia kręci się dookoła niewidzialnej linii, która biegnie przez jej środek, od bieguna północnego do bieguna południowego. Jeden obrót Ziemi trwa 24 godziny, czyli jedną pełną dobę, na którą składają się dzień i noc. Ziemia obraca się, ale pamiętaj, że Słońce stoi w miejscu. To oznacza, że tylko jedna strona Ziemi jest oświetlona przez Słońce w danym momencie. I właśnie na tej części Ziemi, która jest oświetlona, trwa dzień. A co z drugą stroną Ziemi, która jest w cieniu? Tak, tam jest noc! Kiedy obracamy się w stronę Słońca, zaczyna się dzień. Wstaje Słońce, robi się jasno. A kiedy nasza część Ziemi odwraca się od Słońca, nadchodzi noc. Robi się ciemno i wtedy idziemy spać. Ziemia potrzebuje 24 godzin, żeby zrobić pełen obrót wokół własnej osi. To oznacza, że jedno pełne obrócenie Ziemi to nasz cały dzień i cała noc razem wzięte. To dlatego, że Ziemia obraca się i różne jej części wchodzą w dzień, podczas gdy inne przechodzą w noc. I tak właśnie powstaje dzień i noc. Ziemia obraca się wokół własnej osi, a Słońce oświetla różne jej części. Dzięki temu możemy cieszyć się dniem, kiedy świeci Słońce i nocą, kiedy możemy odpoczywać. Czas na quiz! Co obraca się wokół własnej osi? Ziemia czy Słońce? Tak, Ziemia! Ile trwa doba? 24 godziny czy 25 godzin? Brawo! 24 godziny! Gwiazdy świecą cały czas, ale kiedy widać je na niebie? Dniem czy nocą? Tak, nocą! To już wszystko w tym odcinku. Zostaw łapkę w górę, jeżeli Ci się podobał. Do zobaczenia, pa pa! Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Dziękuję!